jedynie teraz poprosimy, aby troszeczkę przepływa wyrażały, powiedział nam pan doktor Piotr Brasiewicz. Dzień dobry Państwu. Na wstępie chciałem przeprosić, to będzie krótka prezentacja, została przygotowana dzisiaj na kolanie, bo wiedziałem, że mam Państwu co na ten temat opowiedzieć. Więc moje slajdy nie są takie piękne jak normalnie powiedzmy. I za chwilę, mam nadzieję, będziemy mieli mój tutaj funkcjonujący. I chciałbym tutaj nawiązać do tej tematyki, do tych dwóch słów, które tam były ci trzech, że przepływ nienaruszalny ustala się dowolną metodą. I trochę parę słów powiedzieć właśnie o tych różnych metodach. Problem techniczny? Nie, już. Już jest. Właśnie. Zacznijmy może od tego, że przepływ nienaruszalny jest stosowany, że tak powiem, w dwojaki sposób. Z jednej strony stosuje się go tam, gdzie pobieramy wodę i jest to woda, która pozostaje w rzece, gdzie praktycznie aktywnie nie dodajemy wody do rzeki, a najczęściej przy elektrowniach wodnych jest to również woda, którą elektrownia często spuszcza do rzeki. W związku z czym często wydarza się tak, że przy pewnych czy standardowych formułach, które my mamy na przepływy nienaruszalne, kiedy jest to jakaś jedna liczba na rok, czyli powiedzmy SNQ czy 100 litrów, że te 100 litrów może się znajdować w rzece cały czas. I oczywiście prowadzi to do innego rodzaju katastrofy ekologicznej, że to zmienność jest jedną z tych najbardziej podstawowych charakterystyk naszych rzek. Ja tak patrzę na to z punktu widzenia rzeki. Proszę. A jeśli chodzi o tę dowolność metody, wziąłem tutaj tylko jeden przykład z opracowania KZGW sprzed paru lat, gdzie przeprowadzono taką analizę, jakie metody egzystują. I nie jest to kompletna analiza, bo egzystuje cała masa metod. I w ramach tej analizy policzono przepływ nienaruszalny dla jednej rzeczki o zlewni 120 km2 najróżniejszymi metodami, jakie w tej publikacji były zawarte. No i jak Państwo widzą, rozrzut jest niesamowity. Możemy mówić o 10 tysiącach litrów na sekundę, czy 50 litrach na sekundę. W związku z czym ta dowolność metody jest tutaj, że tak powiem, no, nieograniczona. Niestety nie ma u nas, nie znajduje się nigdzie żaden zapis, czy jakieś nowe standardy nie istnieją, które pozwoliłyby na to, żeby ten bałagan jakoś poprawić. Mało tego, metody, które są u nas stosowane, i to jest metoda Kostrzewy, metoda IMBW, no jest jedną, i to jest chyba ta niebieska, tak? Powstała w latach 70., więc jest technologicznie jedną z najstarszych metod. Jest to jedna z tych typowych metod, gdzie powstała liczba na bazie danych hydrologicznych, która nie bardzo miała coś wspólnego z obserwacjami biologicznymi, przynajmniej w początkowej fazie. Mimo to udało się pogrupować w jakiś sposób typy metod obliczania przepływów nienaruszalnych i są to głównie metody oparte na wartościach hydrologicznych lub statystycznych. Większość z tych metod, które Państwo widzieli, tych rezultatów, które Państwo widzieli przed chwilą, pochodzi właśnie od nich. I to jest jakiś tam ułamek SNQ czy MNQ, najróżniejsze możliwości i kombinacje. Potem są metody oparte na zasadach fizjograficznych, czyli bardziej odnoszone do charakterystyki zlewni, również czysto na abiotycznej analizie naszych rzek. Potem może mówimy o formułach opartych na prędkości wody i też definiuje się, jakie prędkości wody powinny znajdować się w rzece, żeby one były dobre dla rozwoju ryb. Jest to też bardzo niedokładna metoda analizy siedlisk, które powstają w wyniku przepływów nienaruszalnych. No i są również metody oparte na analizie multikryterialnej, uwzględniające różne parametry i właściwie najnowocześniejszą, i to są głównie również metody kwalitatywne,
są co multikryterialne, ale raczej bazują na takiej większej skali i nie są zbyt szczegółowe, a najbardziej szczegółowymi metodami są metody symulacji przyszłych warunków, do których należą modele symulacyjne siedlisk. I chciałem Państwu przedstawić metodę, nad którą ja pracuję już od wielu lat i która jest przykładem takich, tego, co ja uważam za najbardziej szczegółowe i precyzyjne i metod, które naprawdę oddają potrzeby ekologiczne i pozwalają nam na bardziej precyzyjne zdefiniowanie przepływów nienaruszalnych. Dlaczego jesteśmy tym zainteresowani? Im precyzyjnie to zdefiniujemy, tym więcej wody możemy wykorzystać potencjalnie. Tym dokładniej wiemy, jakie będą osiągnięcia spuszczania tego przepływu nienaruszalnego. Bo być może przy niektórych sytuacjach rzeka otrzymuje więcej wody niż właściwie potrzebuje, bo wahania wody w rzece są różnorakie. W związku z czym metody symulacji siedlisk mają tą olbrzymią zaletę, że łączą warunki fizyczne z wymaganiami biologicznymi ichtiofauny czy innych organizmów wody. Opierają się one na tym, że z jednej strony badają dystrybucje hydrauliczne czy dystrybucje faktorów w rzece, które są zasadnicze dla egzystencji i rozwoju organizmu wody, czyli to są prędkości, głębokości, kryjówki, podłoże itd. I dokonują takiej obserwacji rzeki, a z drugiej strony badają, jaki wpływ mają te charakterystyki na występowanie organizmu wody, czyli obserwuje się organizmy wodne i sprawdza, w jakich warunkach one właściwie występują. Tworzy się modele matematyczne, które wtedy pozwalają nam na stworzenie modelu siedliska, czyli o przeliczenie powierzchni, załóżmy Plos czy Bystrzy, na powierzchnię użyteczną. Możemy wyliczyć, ile przy jakimkolwiek przepływie, jaka jest powierzchnia użyteczna dla gatunku A, B, B i C albo dla całych zespołów rybnych i przedstawiamy to w takiej formie, że powierzchnię rzeki, czyli powierzchnię rzeki badanej i ilość przepływów w rzece i przedstawia się to przy pomocy takich krzywych, które mówią nam, jaki procent koryta jest właściwie ilością użyteczną. I wtedy można przeprowadzać różnoraką analizę. Można na przykład stwierdzić, że jeżeli przepływ dojdzie do tego momentu, kiedy właściwie dodawanie wody nic nie zmieni, to będzie przepływ nienaruszalny. To było podobne do metod, które stosuje się obecnie, że jest jedna liczba, która nam mówi, że teraz jest wszystko dobrze, nie musimy nic więcej robić. Natomiast bardziej szczegółowo i bardziej rozwinięte metody biorą pod uwagę zmienność przepływów w rzece, biorą pod uwagę to, że w różnych okresach, tak zwanych bioperiodach, różne ilości wody są konieczne, bo w lecie, kiedy mamy niżówki, nie potrzebujemy, rzeka nie potrzebuje mieć tyle samo wody, jak na przykład w zimie czy jesieniu. Na jesieni będą te wymagania mogą być o nieco wyższe, bo mamy, że tak powiem, okres taliskowy, czy to jest tak samo może mieć okres taliskowy w lecie. I również biorą te metody pod uwagę to, że rzeka w sumie reguluje się sama, i przepływ nienaruszalny nie musi być koniecznie cały czas dodawany do rzeki. Wręcz przeciwnie, wystarczy pozwolić rzece mieć poziomy wysokie i poziomy niskie i reagować przede wszystkim tylko wtedy, kiedy te okresy niżówek są zbyt długie, bo udało nam się w ostatnich latach znaleźć ten największy problem, który mamy w rzekach, który powoduje do dewastacji ichtiofauny, to jest i który jest efektem i zmian klimatycznych, i użytkowania, i poboru wody, i urbanizacji naszych zewni, to jest fakt, że przepływy, że niżówki stają się coraz dłuższe. Jeżeli mamy niżówki, mamy podnosi temperatura wody, pogarsza się jakość wody i ichtiofauna czy fauna rzeczna systematycznie zostaje zniszczona. W związku z czym, co my proponujemy w takim systemie i co mogłoby być dla Państwa użyteczne, że na przykład na bazie takiej analizy definiujemy ilości wody, które są takimi, czy ilości wody z czasami trwania, które są typowe, katastroficzne, czy katastrofalne, czy krytyczne. I na przykład
dla przykładu chciałbym pokazać, jak to funkcjonuje. Załóżmy, obserwujemy przepływy w rzece przez ileś tam dni i dzisiaj stwierdziliśmy, że przepływ był poniżej 20, jakakolwiek była to liczba, 20 litrów na sekundę i trwało to przez dni 10. W związku z czym możemy wywnioskować, aha, znajdujemy się powyżej stanu typowego, trwało to dłużej niż normalnie, niż być powinno, w związku z tym musimy się przygotować na jakąś akcję, na przykład zredukować pobór wody, czy dodać wody do rzeki. Jeżeli nic nie zrobimy, to dwa tygodnie później występuje stan katastrofalny, który w rzece może wystąpić, ale nie częściej niż co 10 lat. W związku z czym możemy pozwolić na ten stan katastrofalny lub zmniejszyć pobór wody na przykład, czy mieć, jak jeżeli mamy zbiornik, z którego możemy skorzystać, możemy dodać wodę na parę dni i wszystko od nowa się leczy. Krótki przykład zastosowania tej metody to było na Uniwersytecie w Connecticut na rzece Fenton. Na tym diagramie widzą Państwo, to jest hydrograf, widzą Państwo na nim dni, gdzie mierzono przepływ. To jest niebieska linia. Ten zielona linia oddaje ilość siedliska. Żółta linia to jest ilość wody, która była wypompowywana z tej rzeki po to, żeby Uniwersytet Connecticut miał wodę dla studentów, żeby mogli wziąć prysznic. I teraz, jeżeli poziom wody zszedł poniżej pewnej wartości krytycznej, po jakimś czasie dopiero następuje redukcja poboru wody. Jeżeli przepływ wraca do pobór wody, idzie znowu w górę do tej samej wartości, dopóki pobór wody nie zejdzie do wartości rzadkiej, jak my to nazywamy, i wtedy po kilku dniach, takie wartości mogą występować, taki przepływ może występować w rzece, ale nie za długo. Jeżeli trwało to w tym wypadku, zdaje się, 5 dni, to wtedy dochodzi do wyłączenia pomp i woda nie, woda nie była pompowana, nie będzie pompowana z rzeki. Po czym, jeżeli pójdzie w górę, można ponownie włączyć. Miało to tą zaletę, że właściwie był to taki eksperyment życia w moim wypadku, bo akurat w tym roku, to było w 2005 roku, rzeka Fenton wyschła, bo to nie zostało zastosowane. I udało nam się udokumentować, że gdyby wprowadzono ten system, można by uniknąć tej kompletnej katastrofy. Więc tyle. Może o takich najbardziej nowoczesnych metodach. Mają one takie możliwości, że właśnie można lepiej sterować, nie trzeba tego przepływu nienaruszalnego ciągle dostarczać do rzeki. Mało tego, mają jeszcze jedną olbrzymią zaletę. W modelach siedliskowych siedlisko staje, nie ilość wody w rzece, ale ilość siedliska staje się walutą wymieniania. W związku z czym można, bardzo często wydarza się tak, że jeżeli mamy bardzo bogate siedlisko, to właściwie mniejsza ilość wody wystarcza, żeby utrzymać ich geofaunę w dobrych warunkach, nawet jeśli chodzi o zanieczyszczenie wody. W związku z czym można kompensować pewne działania, poprawiając siedlisko w rzekach na przykład uregulowanych, czy załóżmy usuwając jakieś niepotrzebne zbiorniki. To daje nam jedną bardzo fajną możliwość, że jeżeli na przykład ktoś chce pobrać wodę do jakichś celów, to można powiedzieć, ok, fajnie, zapłać za renaturyzację 500 metrów tej rzeki, uzyskamy tyle siedliska, że właściwie możesz mieć tyle wody, ile ci potrzeba. Takie możliwości byłyby przy zastosowaniu takich bardziej nowoczesnych metod. I tyle chciałem dzisiaj opowiedzieć i jestem chętny do odpowiedzi na jakiekolwiek pytania.